Dwupartyjna scena polityczna jeszcze niedawno wydawała się idealnym rozwiązaniem dla Polski. I dzisiaj praktycznie mamy taką dwupartyjną scenę, ale niestety polityka z udziałem naszych dwóch wielkich ugrupowań stała się kompletnie jałowa. W obu dużych partiach i w platformie i w pisie zachodzą podobne oligarchiczne procesy. Prace merytoryczne praktycznie nie mają miejsca. Partie nie są miejscem tworzenia się ciekawych inicjatyw, powstawania dobrych pomysłów, nowych programów. Są wielkimi machinami, które realizują tylko polecenia swoich przywódców i organizują wielkie akcje marketingowe. Ożywienie w polityce mogłoby wprowadzić pojawienie się jakiegoś nowego gracza, ale dwa wielkie giganty robią wszystko, aby do tego nie doszło, bo i sposób finansowania partii politycznych, który prawdopodobnie nie ulegnie zmianie, i ordynacja wyborcza powodują, że ta scena, jest coraz bardziej zabetonowana. Droga do zmiany tego układu jest yy, trudna i to nie jest zdrowe zjawisko, bo jeżeli za chwilę okaże się, że pełnię władzę we wszystkich ośrodkach przejmie jedno ugrupowanie, że żyjemy w kraju rządzonym przez 70% partię, przez partię popieraną, mającą 70% miejsc we wszystkich yy, organach władzy, wtedy zaczniemy pewnie znowu rozmawiać o zagrożeniach dla demokracji. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby tą scenę polityczną odblokować bo już sama groźba pojawienia się nowego gracza może, może wpłynąć na bardziej twórcze działania wewnątrz obu wielkich partii politycznych.